Sylwester Kołecki, dzień dobry Sylwek. Witam serdecznie, witam wszystkich. Po obozie wypoczęty, czy już w takim zmęczeniu treningowym, w oczekiwaniu na walkę 19 września, rywal oczywiście z Bałkanów, Jokic, wszyscy znają, no i myślę, że będzie niemilknąca dyskusja na temat klasy rywala, na temat tego, czy to właściwy krok. Zapytam Ciebie o zdanie. Najpierw forma jak? No, zacznijmy od początku. Ja faktycznie już jestem trochę zmęczony. Teraz najcięższy okres taki sparingowy właściwie i zresztą to dla mnie jest nadal wszystko nowe i ja i uczę się i sparuję i przerabiamy wszystkie możliwe rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o rywala, to jest rywal, o którym zdecydowała federacja, nie ja. Moi trenerzy zaakceptowali go i po prostu z nim się mierzę. Jakby nie oceniam jego klasy, też może przez to, że ja nie mam żadnego doświadczenia w MMA i jakby co bym nie powiedział, to zabrzmi to może niestosownie, a wszystko okaże się 19 września, kto wyjdzie z tego zwycięsko. Na browarze w północnym Fight Night, tak to się dokładnie nazywa, druga edycja, tak? Tak, dokładnie, browar północny Fight Night, 19 września, Suwałki Arena, już gorąco serdecznie zapraszam. Sylwek, powiedziałbym, odwróciłbym sytuację. Dużo ryzykujesz w przypadku porażki, bo tak, umówmy się, rywal z kiepskim bilansem, ale to jest tak, że przekonywało się już wielu zawodników, że nagle w człowieka, którego skreślaliśmy, wstępuje powiedzmy diabeł i wygrywa walkę. Duże ryzyko dla ciebie, czy raczej myślisz o tym, że spokojnie, jeśli zrealizujesz to, co zrobiłeś i taktykę trenera, który tutaj już zapowiadał, po prostu ta walka będzie zwycięska? Oczywiście nie zakładam w tej walce porażki, zresztą jak pewnie każdy zawodnik wchodzący do klatki, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że mój rywal, chociaż wszystkie walki ma przegrane, to jednak 13 razy był w klatce, potrafi dobrze wysoko kopać na głowę, na wątrobę, dobrze kopie. Dlatego i z niezłymi zawodnikami nawet. I z niezłymi zawodnikami potrafił tam przewalczyć parę minut, dlatego jakby nie czuję presji na sobie, wiem na co mnie stać, wiem z kim tu sparuję, wiem kto mi pomaga w tych przygotowaniach, mam całą grupę ludzi, bo to nie tylko Akademia Sportu Walki Wilanów, ale oczywiście też. Natomiast też robię tutaj zapasy z Robertem Roszkiewiczem, MMA Roszkiewicz, u siebie w klubie trenuję z Łukaszem Borowskim, który mi świetnie imituje Jokicza, bo bardzo dobrze kopie obrotówki i w ogóle dobrze kopie, dobrze bije, dobrze się rusza w stójce. Dlatego jestem pewny swego i z taką myślą wchodzę do klatki. Jak to jest trenować pod okiem zawodnika, który walczył z twoim bratem i toczył tą walkę? Bardzo dobrze. Ja jakby przychodząc do klubu nie mówiłem, kim jestem, jak się nazywam i tak dalej. Gdzieś na którymś z treningów po prostu mu powiedziałem, że to jestem ja. Tak to było? Tak, faktycznie było, bo ja jakby no, nie lubię wchodzić w nowe miejsce i mówić, cześć, jestem bratem Szymona i to jest takie, no, uważam, nieładne. Ja tu przychodzę jako Sylwek Kołecki i chcę iść swoją drogą i gdzieś tam się realizować w tym. Natomiast na dzień dzisiejszy ja z Łukaszem jesteśmy bardzo blisko, zaprzyjaźniliśmy się, zresztą w sobotę idę do niego na ślub. Także no, jest to mój już w tej chwili nie tylko trener, ale bardzo, bardzo bliska mi osoba. Właśnie, ten pojedynek ma ci dać odpowiedź na to, gdzie jesteś, co dalej robić, czy ewentualnie po prostu, czy zniesiesz presję psychiczną, tak, pojedynku, no bo z tym też oczywiście ty miałeś występy sportowe, miałeś występy przed publicznością, ale jednak to jest coś nowego, całkowicie nowa dyscyplina. Zresztą Szymon zaczynał z podobnego pułapu, tak, nie brał rywali z pierwszej półki i nie ryzykował, no to myślę, że tutaj głównie chyba decydowało zdanie trenera. Wiesz, to jest wszystko to, co powiedziałeś wcześniej, że to jest jakby niwelowanie ryzyka, z drugiej strony duże ryzyko, bo porażka z rywalem o ujemnym bilansie to jednak już jest jakaś rysa na szkle. Natomiast ja nie boję się stresu w dniu walki. Ja występowałem na różnych arenach, na międzynarodowych, na polskich, na także... Da się to przełożyć jeden do jednego? Przepraszam, że ci przerwę. Tu na te pytanie odpowiem ci 20 września, 19 po walce, natomiast wydaje mi się, że tak. No, jakby wchodzę, trenuję ze spokojem, śpię spokojnie i jest wszystko okej. Okay.
Jak w ogóle te treningi, obóz oceniasz teraz już po paru dniach tutaj w Warszawie, po kolejnych treningach, bo dzisiaj mieliście sparingi z tego, co widziałem, i chyba już jakieś taktyczne założenia pod pojedynek. Tak, mieliśmy sparingi, ja dzisiaj miałem przyjemność posparować z Bartoszem Szewczykiem, z Michałem Oleksiczukiem, oczywiście chłopaki na mnie uważają, bo to nie mój poziom i nie ta klasa zawodników, natomiast przesparowałem dobrze swoje rundy, jestem zadowolony, udało mi się dzisiaj zrealizować te rzeczy, które szwankowały dotychczas i jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych sparingów. Obóz też jeszcze gdzieś tam w kościach czujesz, czy raczej to jest już tak, że słoneczko to wszystko tchnęło nowego ducha, no bo co by nie powiedzieć, teraz już wchodzimy w ten okres prawie jesienny, będziemy siedzieć na sali, duszne powietrze i nie to samo, co tam było, tak, no, byłem na własne oczy, widziałem jak to wygląda, no można powiedzieć, można złapać po prostu świeżości, ale czy nie zostało to gdzieś w kościach, bo jednak duże obciążenia, dwa razy dziennie trening i tak dalej. Ja muszę powiedzieć, że ja po tym obozie byłem rozczarowany, bo ja byłem chory na nim i jakby nie udało mi się w pełni wykorzystać tego, natomiast nie opuściłem żadnego treningu i nawet ta spokojna praca jakby przy moim stażu treningowym i to ona mi bardzo dużo dała, zresztą trener mówi też, że widzi efekty tej pracy, bo tam był duży przekrój chłopaków, porobiłem z tym, z tamtym i to faktycznie gdzieś się przekłada dzisiaj na treningi i uważam, że jednak mimo, że byłem chory, to dobrze wykorzystałem ten czas. Do tego browaru, do tej gali 19 września jeszcze jakieś założenia, wracasz do siebie na Dolny Śląsk, do Trzebnicy, czy będziesz już tylko tutaj przebywał? Nie, ja jestem do jutra w Warszawie, wracam na 3 dni do swoich paniowic w gminie Oborniki Śląskie. Oborniki, przepraszam. Tak, tam potrenuję piątek, sobota, natomiast w niedzielę wieczorem przyjeżdżam do Warszawy, jeszcze przyszły tydzień taki sparingowy, mocny, po 2-3 jednostki dziennie nawet i potem już skupimy się na szybkości, na właśnie na tych zadaniach taktycznych, zresztą też je teraz robimy po treningu i to już w zależności jak z trenerem ustalę, czy to będziemy robić tu, czy u siebie właśnie w Obornikach z Łukaszem, natomiast też przed walką będę tu w Warszawie z tego względu, że mam po prostu bliżej do Suwałk, bo od siebie mam prawie 700 km, stąd mam połowę tej drogi. 3 uczestników obozu wygrało swoje walki w ostatni weekend. Budujące? Tak, budujące. Serdecznie chłopakom gratuluję. Ja postaram się do tego rekordu coś dorzucić, a nie zhańbić tutaj teamu. Przygotowań. Tak jest, nie zaprzepaścić przygotowań. No właśnie, które ze zwycięstw ci najbardziej zaimponowało? Bo Kamil Minda w potwornie ciężkim boju wywalczył sobie. No, Grzesiek Ciepliński okazał się trudnym rywalem i to było widać. I nie poszło tak łatwo, jak wszyscy gdzieś tam, niektórzy przewidywali, że tutaj po prostu Kamil łatwo wygra. Faktycznie ta walka była dla niego trudna, wyczerpująca, natomiast Kamil uważam wszystkie 3 rundy wygrał i dobrze, bardzo dobrze się pokazał. To też duże doświadczenie, bo 15 minut z solidnym zawodnikiem w klatce, to Kamil zazwyczaj swoje walki kończył bardzo szybko. Tutaj miał tę przyjemność, umówmy się, że popracował 15 minut. Tak samo Marcin Naruszczka też wszedł z początku ta walka. Ja mówię, co oni robią, ale takie były założenia taktyczne, rozchodził chłopaka. Ty wiedziałeś o tym, że tak to ma wyglądać? Nie wiedziałem, bo ja jakby nie pytam, jakie są założenia, bo to takie zawsze, żeby gdzieś tam jak wycieknie, to żeby to nie było ode mnie. Natomiast no, pięknie uderzył, no, ale ja najbardziej mi się podobała walka Roberta Bryczka. Ja tego chłopaka obserwuję sobie i jakby byłem z nim na obozie i tutaj i ja widzę, że to jest po prostu profesjonalista takie przez duże P i strasznie mi się podoba jego praca. Już nie tyle sama walka, co oczywiście piękna, fajne zakończenie, ale całokształt jego pracy jestem pod wrażeniem. Z Szymonem obserwowaliście, czy sam siedziałeś gdzieś, obserwowałeś całą galę? Nie, akurat byłem u siebie w domu i sam z rodziną, z synem oglądałem. Czego ci życzyć teraz już na tym ostatnim etapie przygotowań? No, 19 września, mamy końcówkę sierpnia, praktycznie można powiedzieć 20-21 dni jak oczko. Tak, 3,5 tygodnia zostało. Ja bym sobie życzył po prostu dotrwać w zdrowiu, co najmniej takim, jakim jestem w tej chwili, bez kontuzji, a reszta to już należy do mnie.
Sylwek, dziękuję bardzo za wywiad, za cierpliwość i za poświęcony czas. Trener zajął tutaj dużo czasu, ale cieszę się, że porozmawialiśmy. Drugi nasz wywiad, idziemy seryjnie już w tej chwili. Oby wszystko przebiegło już do gali. Być może uda mi się przyjechać, bo chętnie bym zobaczył tą walkę. Niezależnie od klasy rywala, to twój występ będzie elektryzujący dla publiczności. Nazwisko Kołecki coś w Polsce znaczy, tak bym powiedział. No na pewno już gdzieś tam na tym rynku MMA już tam Szymon zbudował jakąś markę. A nie tylko chyba bardziej chyba na tym jeszcze, no, co by nie powiedzieć, rynku sztangistów, tak? No zdecydowanie, natomiast teraz jakby obracamy się w świecie MMA, ale też jeżeli nie na mnie, to zapraszam, bo cała karta jest dobra, bo widziałem walczy Mansur Ażijew, widziałem walczy Damian Zorczykowski, który się bił o pas Babilonu, także to są już solidne nazwiska. Żołowski też walczy w wadze ciężkiej, bardzo fajny zawodnik. Tak, że ten Karol Żołowski był u nas na obozie, widziałem, także solidny kawał dobrego zawodnika. Także jeżeli nie na mnie, to zapraszam ogólnie na browar północny Fight Night 2 Suwałki Arena. A jak ktoś będzie chciał, to może nawet przyjechać na browar Fight Night, browar północny Fight Night 2. Przy okazji napijecie się piwa, jeśli ktoś lubi. No my nie reklamujemy alkoholu, ale być może to piwo jest dobre, a najważniejsze jest sponsorem całej gali. No i cieszę się, że będziesz miał okazję do debiutu, będziemy to obserwować. Mam nadzieję, że jeszcze porozmawiamy pewnie bliżej powiedzmy samego startu, być może jakaś konferencja prasowa tutaj organizatorzy zorganizują i będzie możliwość. No co, będę obserwował. Dziękuję bardzo, Sylwek. Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam.